Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotykamy się ze Scarlett Szyłogalis, która jest prezeską Fundacji Tara. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Może zaczniemy od początku. Proszę, żebyś opowiedziała troszeczkę, jak to się zaczęło. Twoje zainteresowanie końmi i to, że jesteś teraz tu, gdzie jesteś. Dlaczego? To jest tak, proste pytanie, a odpowiedź jeszcze prostsza. W zasadzie wszystko przez moich rodziców, ponieważ taką mnie stworzyli. Miłość do zwierząt wyssałam z mlekiem matki i wykorzystywałam empatię moich rodziców i znosiłam do domu wszystko, co potrzebowało pomocy. I ja nigdy nie miałam tego problemu, jak na przykład wiele dzieci ma taki problem, że znajdzie gdzieś kotka, który jest cały zaropiały, chory, czy pieska, czy ptaszka. I niejednokrotnie jest tak, że ci dorośli ludzie mówią, natychmiast to wyrzuć, bo to zaraza, choroba. Ja zawsze miałam tak, że oczywiście trzeba zająć się i otoczyć opieką. Miałam również takie możliwości, ponieważ zawsze mieszkaliśmy w jakichś tam dużych pomieszczeniach, duże, nie wiem, jak... Ale to była wieś czy miasto? Znaczy miasto, ja jestem z Wrocławia, urodziłam się we Wrocławiu i tam trochę czasu żyłam. Ale mieszkaliśmy w dużym budownictwie i znosiłam różne takie drobniejsze zwierzęta do domu. Ale później przyszedł czas, że przenieśliśmy się na Pomorze, mieliśmy bardzo duży dom i duży teren ogrodzony. No i wtedy na maksa. Mogłaś przynosić większe zwierzęta. Większe zwierzęta oczywiście. A moja przygoda z końmi, ona się zaczęła jak byłam malutka, bardzo, bardzo małym dzieckiem byłam. W zasadzie jak zapyta się dziewczynki, bo one przeważnie kotłują się w stajniach, no ale dlaczego? Nie wiem, może my potrzebujemy wielkiego przyjaciela, tak? Mhm. Wielkiego o bardzo dobrym, wręcz gołębim sercu. Takie są konie. Natomiast ludzie mylą pojęcia, ponieważ nie znają koni, więc niejednokrotnie mówią, życzę ci końskiego zdrowia. No to tak mogę życzyć wrogom, ponieważ konie są bardzo delikatne, wbrew pozorom, mimo przepięknej postury i gracji, i elegancji w sobie, wewnątrz są bardzo delikatne i trzeba bardzo uważać, żeby nawet z dobroci serca nie uczynić im krzywdy. No, myślę, że to teraz wynika z tego, jak my trzymamy te konie, tak? Bo powiedzmy takie konie, które biegają sobie, są wolnymi końmi, dzikimi, to na pewno są zdrowe. Znaczy tak, gdyby człowiek nie ingerował w życie zwierząt, to one doskonale bez nas dają sobie radę. Konie tak samo. Tylko jeżeli zabraliśmy im tereny, gdzie mogłyby się wypasać, no to jakżeż te zwierzęta mają egzystować na przykład w mieście? Cały czas przecież są pozamykane w stajniach, a dla konia stajnia, no to jest więzienie. To są zwierzęta przestrzeni, więc one muszą być jak najwięcej na dworze i korzystać z tego, do czego zostały stworzone. Do galopu, do tańca z wiatrem, do pogoni za słońcem. A jak mają to robić, jak są zamknięte w boksie? Choćby był piękny i czyściutki, to siedzi za kratami. A jakbyś miała konia opisać trzema przymiotnikami, to co najbardziej do konia pasuje? Piękno, siła, miłość. A wolność? No, wolność w dzisiejszym świecie? Dlatego... Tak pierwotnie bardziej pytam, bo teraz to trudno sobie konia kojarzyć. Pierwotnie tak, no koń jest symbolem wolności, natomiast w dzisiejszym świecie to koń jest symbolem zniewolenia. Naprawdę. To dumne, mądre, naprawdę pędzące z wiatrem zwierzę zostało zniewolone, zamknięte w klatce. To co się stało z człowiekiem w międzyczasie, że tak przestał czuć, że do takiej sytuacji doprowadził? Znaczy ludzie są pazerni, bo dla pieniędzy zrobią wszystko i dla własnej przyjemności. Od zarania dziejów ludzkości, no przecież zawsze tak było, tak? Na przykład
ludzie mają tak zwanych przyjaciół, tak? Przyjaciół to jest bardzo duże słowo i często nadwyrężane przez innych. I wystarczy, że nie wiem, są dwie przyjaciółki i jedna wygra kumulację, na przykład totolotka, tak? Czy gdzieś tam dużo pieniędzy spada jej z nieba. I nagle tą drugą zaczyna zalewać żółć. I ta druga najchętniej to by jej tą nową chałupę podpaliła i porysowała ten piękny nowy samochód. Bo tacy są ludzie. Natomiast taki koń, przecież on potrzebuje delikatnego dotyku ręki, spojrzenia w oczy i mówi do nas gestem, ciałem, pościgamy się, pobiegnij obok. Albo usiądź koło mnie i popatrz, jak pięknie pachnie trawa. Konie, my bardzo często tak mamy, ja tak mam. Jeżeli mam taką możliwość, mogę złapać oddech w tym pędzie, gdzie ja muszę śpieszyć się, prawda? My wszyscy teraz musimy coś robić, coś wykonywać. Ale mam taką możliwość, że kładę się na łące, naprawdę konie przychodzą i naprawdę kładę się obok. I to jest takie szczęście, bo wiem, że one mi ufają, a ja po prostu je kocham. I jak się czujesz wtedy, przebywając w ich towarzystwie? Co ci to daje? Siłę. Ogromną moc. To jest tak, jakby... Jeżeli ludzie nie mają możliwości zetknąć się z koniem, no bo gdzieś daleko te konie są, a mają na przykład blisko koło siebie jakiś park, to jeżeli podejdzie się do potężnego dębu i przytuli się do niego, ale tak uwalniając wszelkie jakieś myśli, nie myślimy, tylko przytulamy się, to jest dokładnie takie samo odczucie, jak jest się przy koniach. Z tym, że koń... Ja wiem, że te konie, które żyją w tarze, one przeszły bardzo dużo zła od ludzi. I często jest tak, że taki koń stoi zadumany i widzę w jego bardzo mądrych oczach te jego myśli. O czym on myśli? On gdzieś tam, zasłuchany w siebie, patrzy daleko, nie zwraca uwagi na nic. Ale ja wiem, że on może wspomina swoje dzieci, bo może na pewno miał dzieci, przyjaciół. Przecież każdy, kto miał możliwość bycia z końmi i obserwacji tych zwierząt, no choćby tak jak u nas na dużych terenach, to może zobaczyć, że konie w dużym stadzie mają hierarchię. W stadzie zawsze rządzi kobyła i to doświadczona, klacz. Jeśli jest ogier albo wałach, to on i wyższy jest w tej hierarchii, to on zawsze pilnuje tego stada. Czyli mężczyzna pilnuje, ale to ta kobieta rządzi tym całym stadem. I tak to właśnie wygląda. W dużym stadzie z kolei mamy takie mniejsze klany. Czyli jest grupa na przykład przyjaciół, młodzieży, albo staruszki, albo no, tak mówimy, kolorystycznie też trzymają się razem. Czyli jakieś tam taranty, srokacze, izabele, to one też tak osobno. A te ciemniejsze trochę osobno. I to są takie grupy, podgrupy. Ale jak przychodzi co do czego, czyli na przykład chcą zwiać, bo wiatr położył nam pastucha, nie ma już podgrup. Jesteśmy jedną wielką rodziną, która mówi, trawa tam dalej jest lepsza. I uciekają. A powiedz, nie jeździsz na koniu, prawda? Na koniu. Nie, jak kiedyś ściągnięto mi pieluchę, to już jeździłam konno. Jestem instruktorem jazdy konnej, mam licencję hipoterapeuty i w zasadzie mogłabym pomyśleć, Tara nie ma pieniędzy, tak? Jest nam bardzo ciężko, więc moglibyśmy, brzydko mówiąc, no co, rozpocząć biznes, tak? Spokojnie tu wybierzemy sobie dużą grupę koni, która mogłaby już rano czekać na tak zwanego klienta. No w wielu szkółkach jest tak, że nawet ten klient ma na tym koniu już siodło od rana założone, wędzidło też, a co? I... No ale wtedy nie byłabym człowiekiem. Jak to się stało, że zrezygnowałaś z jazdy na koniu? Co takiego zrozumiałaś? Wiesz co, to jest tak.
Całe życie się uczymy. Jedni szybciej tą jakąś tam wiedzę pozyskują, często przez przypadek, a inni no nigdy być może czegoś się tam nie dowiedzą. Zaczęłam rozmawiać z końmi. Jak było mi bardzo źle, było ciężko, jeszcze jeździłam konno. I one mnie tak zawsze słuchały. I nigdy mnie nie zdradziły. Nigdy nie poszły, nie powiedziały nikomu. Ale dawały mi tą moc i to oczyszczenie wewnętrzne. I później, i ja nie mówię jeszcze o koniach Tary, tylko tych jeszcze przedtem tam, jak kiedyś byłam piękna i młoda, to po kilku takich rozmowach z grupy tych koni, z którymi miałam kontakt, to zawsze ten, z którym rozmawiałam przedtem, wychodził do mnie. Stawał obok, kładł głowę na ramieniu, albo stawał po prostu obok. I ja znowu zaczynałam mówić. I tak to się zaczęło. Każdy, kto ma taką możliwość, to idźcie, drodzy Państwo, porozmawiać z końmi. A później zawsze będą podchodzić do Was i zawsze wysłuchają. I są takie mądre i ta mądrość jest w ich oczach. Pozwólmy sobie na prawdziwego przyjaciela. Idźmy do koni i rozmawiajmy z nimi. A czym są dla Ciebie te wszystkie środki przymusu, których używają jeźdźcy, czyli wędzidło, bacik, tak, siodło. Nawet siodło, tak? No wszystko. Mhm. To znaczy tak, no możemy podzielić to na dwie takie grupy, tak? Ci, którzy siłowo uczą konie posłuszeństwa, po prostu nie potrafią jeździć. Druga rzecz, czym to jest? No to jest zniewoleniem, tak? No wyobraźmy sobie, że no tobie ktoś włożyłby metal, często ostry, tak? Bo są różne formy wędzideł. Są jeszcze gorsze takie, które mogą wyłamać szczękę. Do tego ten metal ciągle jest szarpany, tak? Obijany o zęby, o podniebienie, bardzo szybko. Wszystko, co pozwala czuć wewnątrz, to powoduje, że ten koń już nic nie czuje. Mhm. I ci mądralińscy mówią, o, ten koń jest do niczego, bo jest twardy w pysku. On nie jest twardy w pysku, on tam już nic nie czuje, bo wszystkie nerwy zostały zniszczone. Siodło, które ciasno opina popręg pod brzuchem, tak? Co jeszcze? Palcaciki, tak? Popędzamy konia, bo nie potrafimy powodować, tak, ciałem swoim. No właśnie, pomyślmy, jak robili Indianie. No właśnie. No właśnie. On nie potrzebował ani sznurka, ani patyczka do poganiania, ani niczego ostrego. Tego chyba nie możemy uznać za zniewolenie, prawda? Jak oni, nie, to jest porozumienie. Indianie, oni porozumiewali się ze swoimi końmi. Współgrali, współdziałali. I tworzyli jedność, jedno ciało. I w rytm ruchu swojego ciała i ciała konia tworzyli jedność. I galopowali prosto w słońce. Żeby jakby udowodnić, że wcale niepotrzebne te wszystkie środki przymusu, to powiedz o tych trzech punktach, którymi tak naprawdę się steruje koniem i o tych przykładach, że na przykład ludzie bez rąk, bez nóg też potrafią jeździć konno. Ależ dokładnie, wystarczy, to znaczy tak, uczmy się od tych, których w pewnym sensie podziwiamy, bo mówimy, o matko, na przykład ta dziewczyna nie ma rąk, bo straciła w trakcie, no nie wiem, wypadku. Ten chłopiec nie ma nóg, a jednak siedzą na koniu i ten koń ich słucha. Są znowu dwie rzeczy. Zwierzęta potrafią naszą ułomność wyczuć. Niejednokrotnie tak jest z ludźmi, którzy są chorzy na autyzm. I oni albo krzyczą, albo są cichutko, różnie się zachowują. Ale ten koń nigdy krzywdy nie zrobi, podejdzie, obserwuje, jakby wspomaga. I tak samo jest z niepełnosprawnymi. Stąd przecież jest wiele ośrodków hipoterapii, gdzie my ludzie ufamy tym potężnym i silnym zwierzętom, do tego bardzo szybkim. Do tego mamy świadomość, że konie jest zwierzęciem uciekającym. Jak się spłoszy, nie wiem, papierka jakiegoś, który zaszeleści, to może wyrwać do przodu i coś może się stać. A jednak przy ludziach, którzy są
niepełnosprawni zwierzęta całkiem inaczej się zachowują. Konie jakby instynktownie, chociaż nie ma nie, jest instynkt, ale po prostu czują. One są mądrzejsze od nas i otaczają opieką, a my ludzie tym potężnym zwierzętom tak bardzo ufamy, bo dajemy pod opiekę tym koniom swoje, często niepełnosprawne dzieci. Mhm. I jeszcze przy tym wszystkim dzieją się różne cuda, prawda? Dzieci często wracają do zdrowia po takim kontakcie. Tak, no przede wszystkim najpierw rusza psychika, tak? To dziecko się otwiera, dziecko. Może być pan z siwą brodą, tak? Każdy z nas, każdy człowiek, przytulając się do konia, chłonąc jego zapach, czując jego mądrość i opiekę, to najpierw otwierają się nam jakieś tam drzwi w głowie, potem w sercu. Ale tu czuć tą opiekę, naprawdę. Czuć, jak to zwierzę, jak ten koń chce nam pomóc, po prostu. Mhm. Roztacza tą swoją aurę potężną. Roztacza i to się czuje. Tylko trzeba z nimi być. Ale właśnie bez tych wędzideł, siodeł, ostróg, palcatów. Jeszcze koniecznie jeden stereotyp. Czy konia trzeba podkuwać? Znaczy, no tak, stereotyp. No, podkuwa się konie, tak jak kiedyś szewc przybijał fleczki, tak? Żeby te buty i obcasy tak szybko się nie niszczyły. Mhm. I dokładnie to samo. Ludzie podkuwają konie, żeby to zwierzę jak najdłużej mogło pracować dla człowieka. Żeby te kopyta nie zniszczyły się za szybko. Ale powiedz, natomiast jaki to ma wpływ na konia? Ogromny wpływ ma to na konia, ponieważ on jest odcięty od matki ziemi. Mhm. On już nie ma tej energii, którą czerpie z ziemi. Dotlenienie organizmu jest inne. Jest słabszy, tak. Właśnie, cały organizm jest słabszy przez odcięcie, poprzez podkowę tej nogi, kopyta tego zwierzęcia. Mhm. Macie tutaj 180 koni, tak? Mhm. Powiedz, jak sobie dajecie radę? Skąd macie środki na utrzymanie tych wszystkich koni? Znaczy tak, nigdy nie mieliśmy pomocy od kogoś bardzo, bardzo bogatego. Nigdy. Również żadna firma nie zainteresowała się nami tak, żebyśmy faktycznie odczuli tą pomoc, że można by było spać spokojnie, bez strachu, że ojej, za co kupimy jedzenie. Nam od początku istnienia Tary, czyli od 22 lat, pomagają cudowni, normalni ludzie. Tacy, którzy po prostu wiedzą, co to znaczy nie mieć. I dzielą się z naszymi końmi swoim kawałkiem chleba, który przysłowiowo odcinają od tego bochenka. Także tacy ludzie nam pomagają i bardzo, bardzo proszę, pomagajcie dalej i niech będzie was jeszcze więcej, ponieważ kropla miłości drąży skałę. My chcemy uratować wszystkie polskie konie. Chcemy zmienić ustawę. Projekt ustawy mamy już gotowy. Niedługo ruszymy z tym znowu do przodu, ale bez pomocy wszystkich ludzi, którzy mówią, że podziwiają i kochają konie, bez pomocy ludzi nie uratujemy ich wszystkich, nie zamkniemy rzeźni i nie zatrzymamy transportów, które cały czas, nawet w tej chwili, wiozą konie na śmierć. A powiedz jeszcze właśnie, skąd te konie do was trafiają? Znaczy tak, no my wykupujemy konie. Owszem, w przeciągu tych 22 lat trafiło do nas kilka koni, które trafiły poprzez prośby, nie lubię słowa właściciel, tak, opiekuna tego konia, że albo jest już starszym człowiekiem, nie ma siły się opiekować, albo nie ma pieniędzy, różne jakieś uwarunkowania. Więc kilka koni do nas trafiło nieodpłatnie, całą resztę wykupujemy i wykupujemy z miejsc strasznych. Czyli tak, pierwsze, szkółki jeździeckie, gdzie te koniki są takie kochane, tak, dopóki ta przysłowiowa maszyna jest zdrowa i młoda. A później takie konie, no co, no sprzedawane są handlarzom. Z tym się absolutnie nie godzimy. Każda renomowana szkółka powinna mieć takie jakby staruszkowo. Miejsce dla starych koni. Tak.
ponieważ nawet tą młodzież i te dzieci, które uczy się i one jeżdżą na tych koniach, a potem dowiadują się, że mój przyjaciel został wywieziony na śmierć, czego my uczymy tych młodych ludzi? Że nie ma sentymentów? Że przyjdzie czas na babcię, dom starców? No to jest dokładnie to samo, tylko w przełożeniu dokładnie na zwierzęta. Dokładnie. Skąd do nas trafiają? Wykupujemy z targów, gdzie zwożą konie, a na te konie czekają już tiry albo wozy rzeźnickie. Więc stamtąd przede wszystkim wykupujemy z różnych szkółek, gdzie ludzie uczą się jeździć konno lub jeżdżą konno. Wykupujemy nawet konie sportowe, które, no co, no ludzie obstawiali zakłady, tak, i takie były drogocenne niegdyś, tak, no ale jak taki koń jest kontuzjowany, już nie jest drogocenny, bo nie zarabia pieniędzy. Wykupujemy konie z różnych gospodarstw i bezpośrednio też od handlarzy, którzy przetrzymują te konie. Oj, przeważnie w śmierdzących komórkach na łańcuchach, tuczą je z zamiarem wywozu na rzeź. My po prostu wykupujemy, bo na razie najszybsza forma pomocy koniom to jest właśnie taka. Prawo, które istnieje w Polsce, absolutnie nie otacza opieką koni. Jeśli chodzi o dobrostan tych zwierząt, niejednokrotnie jeżdżę na różne interwencje, i prawnie próbujemy pomóc koniom, które gniją za życia. I bardzo ciężko jest im pomóc. Bardzo ciężko. Ponieważ urzędnicy nie chcą pomóc, nie chcą zająć się. I ci, którzy powinni służyć tym zwierzętom natychmiastową pomocą, tego nie robią, bo im się nie chce. Bo to jest tylko zwierzę. Bo to jest niska szkodliwość czynu, bo to jest mięso dla wielu. Dla tych, którzy nie mieli tej wielkiej radości w życiu, by poznać tak naprawdę konie. A powiedz, co czujesz, kiedy weźmiesz takiego konia właśnie z takiej beznadziejnej sytuacji i on powoli dochodzi do zdrowia, a potem widzisz go takiego zdrowego na tych pastwiskach biegającego? Każdy, kto kiedyś płakał ze szczęścia, to od razu wie, co ja czuję. Łzy same cisną się na oczy. Myśmy mieli jeden z koni, o których mogę opowiedzieć. On już nie żyje dawno, bo był stareńki. Był w strasznie ciężkim stanie. Zresztą u takiego w sumie niedobrego człowieka, który był lekarzem weterynarii. I dla pieniędzy, bo tam płacili 50 zł za każdym razem, nie wiem jak teraz, ale to było z 20 lat temu, za ściągnięcie krwi, tak? No bo krew końska jest wykorzystywana w farmakologii, tylko ściągali z tego konia za każdym razem tak dużo krwi, że on po prostu mdlał, potem długo dochodził do siebie, trafił do nas w stanie bardzo ciężkim. To był pergamin naciągnięty na kościach. Do tego był ochwacony, czyli miał bardzo przerośnięte, zniekształcone kopyto, ale ten człowiek uznał, że no, co będzie mu przycinał to kopyto, tak? Więc on nawet nie mógł chodzić, bo ta noga mu się wywijała, tak ciężkie było to kopyto. Ten koń trafił do nas. Nie mógł chodzić, nie miał siły chodzić. Oczywiście, że zrobiliśmy to kopytko na ileś tam razy, że było już lżejsze, było łatwiej mu chodzić. Tylko dla niego każdy krok to był potwornym wysiłkiem. Ale przyszedł taki dzień, ziemia zaczęła pachnieć, słońce zaczęło przyświecać, wiatr zawiał i elegant podniósł głowę do góry, chrapami wciągnął powietrze, popatrzył przed siebie i zaczął iść. My patrzymy, o jak fajnie, elegant idzie tak szybciej. Za chwilę przeszedł do kłusa. Za chwilę zagalopował. Jak wyglądała nasza radość? Myśmy wszyscy mieli ręce na twarzy i myśmy płakali. Bo wreszcie ten koń z powrotem był koniem. Uzdrowiło go wasze uczucie? Przestrzeń, wolność? Nie wolno na konie krzyczeć. Nie wolno absolutnie podnosić ręki na drugą, żywą istotę. U nas tego się absolutnie nie robi.
rozmawiamy po cichu. Konie mają doskonały słuch. Mhm. Nie trzeba wrzeszczeć na konia. Można powiedzieć, myszko, ale proszę cię, no, czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Przechodzimy teraz sobie na drugą stronę łąki. I rozumie. Nie trzeba bić, nie trzeba wrzeszczeć, nie trzeba zmuszać do ciężkiej, katorżniczej pracy, ponieważ my też jesteśmy motylami na tej ziemi. I też krótko, w sumie krótko żyjemy. Więc czemu odbieramy sobie tą wielką przyjemność bycia z niezwykłymi istotami, które cały czas w naszych sercach i umysłach są symbolami wolności, tak? Czemu sami pozbawiamy się tej wielkiej radości bycia przy potężnym, o wielkim sercu i mądrym przyjacielu? Dlaczego wielu ludzi nie potrafi tak naprawdę kochać koni? Nie wiem. Odbierają sobie największą radość w życiu, a ja po prostu mówię, nie mów, że kochasz. Ty po prostu kochaj te konie. Powiedz, kim dla ciebie jest koń? Koń jest niezwykłą osobowością. Koń jest potężnym cały czas symbolem wolności. Koń jest dumą, jest siłą, jest wielką radością i pięknem, pięknem, które jest ulepione z gracji. Najpiękniej koń wygląda, jak goni wiatr, jak pędzi przed siebie. Każdy, kto mógł zobaczyć konia w galopie czy w cwale, to widzi, on na paluszkach biegnie, ogon do góry, chrapy rozdęte, piękne, błyszczące oko. Wiatr rozwiewa grzywę, a my wszyscy mówimy, Boże, ja chcę zerwać się do lotu, chcę biec razem z nim. Więc biegnijmy z końmi naprzód, obok nich. Przebywasz długo już z tymi końmi, długo się tym zajmujesz. Czy masz jakiś taki obraz tego, w jakim kierunku mogłoby to wszystko pójść, żeby ten koń mógł się czuć wśród ludzi dobrze? Mhm. I bezpiecznie. I bezpiecznie, no. Cała Tara zrodziła się z marzeń małej dziewczynki, która bardzo kochała te potężne i silne zwierzęta. Jak ta dziewczynka trochę wyrosła, to założyła pierwsze polskie schronisko dla koni Tarę. Tą dziewczynką jestem ja. Tylko czas pędzi naprzód. Przyszłość koni u nas, w Polsce, w tym pięknym, zielonym kraju, tak? Mimo wszystko pięknym. No musimy dać im wolność. Oczywiście, że możemy mieć te konie przy sobie, w ogródkach, w sadach. Możemy jeździć na nich mądrze, tak? Możemy z nimi się komunikować. One mogą pomagać dalej, tak jak to czynią teraz, naszym niepełnosprawnym dzieciom. Ale bez zagrożenia wywozu na śmierć, czyli absolutnie rzeźnie dla koni w Polsce muszą być zamknięte. Absolutnie żadne wywozy koni na rzeź nie powinny istnieć w tym kraju, bo gdybyśmy teraz wyszły na ulicę i zapytały ludzi mieszkających i na wsiach, i w miastach, Polaków, czy zje pan kiełbasę z konia? Proszę, to jest kiełbasa. A pani, proszę bardzo, większość powie w życiu. Mhm. No to zadam pytanie, no zaraz, przecież to jest bardzo zdrowe mięso. I większość powie, nie, mój dziadek był ułanem, moi rodzice mieli konie, a moja córka chodzi do pięknej stadniny i rozczesuje grzywy koniom. A ja takie kocham za to, że są końmi. I przyszłość tych zwierząt? Zamknijmy rzeźnie, zlikwidujmy transporty i dajmy im po prostu więcej wolności, a one dadzą nam radość z tego, że na tej jednej małej zielonej planecie, w tym wielkim wszechświecie powstało tak wiele cudownych, różnorodnych istot. Przestańmy zabijać przyjaciół. Przyszłość koni? Niech biegną koło nas, niech zaglądają nam z ogródka czy z sadu przez okno do domu i widząc, jak niesiemy jabłko,
ten koń rży do nas. A mówimy, po prostu kocham cię, myszko. Kocham cię, wiesz, za dużo jabłek ci teraz nie dam, ale wieczorem będzie marchewka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu.